Witam ślicznie. Dzisiaj chciałem zatrudnić moduł, który na moim kanale czasem było widać. W związku z tym zaprezentuję. Kliknę teraz dwa razy. Tak, kurde, już się do końca światło. Działa. Tutaj jest zamek. Tak to wygląda. No, może nie to najśliczniejsze, ale może by to troszeczkę zamknąć jakąś obudowę, prawda? Natomiast jest ten zamek. Klikam trzy razy. Tak, i drzwi są otwarte. Jeżeli teraz drzwi zamknę, to zamek się za chwilę przekręci. Jest specjalnie 5 sekund opóźnienia, żeby nie dopuścić do samozatrzaśnięcia się niechcący. Teraz idziemy sobie do jednostki centralnej. Proszę bardzo. Tu przysłonić czujnik zbliżenia jest, to się uruchomi. Spróbuję autofokus jeszcze szybciutko tutaj ustawić, żebyście mieli szansę ostro widzieć. O, dobra. Więc teraz tak. Sterowanie drzwiami. Otwarte. Teraz zamykam. Zamknięte. Oświetlenie przedpokoju. Światło w przedpokoju. Jest, zgasło. Klikam jeszcze raz. Włączam światło w przedpokoju. Włączone. To jest oczywiście zrobione wszystko na bazie routerów TP-Link i OpenWRT. Tu ładnie jest opisane. Telefon tu wykorzystany to jest Sony. I ten telefon tu ładnie jest nawet widoczne logo Sony. Sony Xperia, taki stary, wykorzystam go jako wyświetlacz. Tutaj antenę NFC zamontowałem, więc można fajnie to wykorzystać jako karty NFC. Pokażę później do czego. Tu mam ogrzewanie. Nie zdążyłem, niestety zdążyłem się wygasić. Tu mam sterowanie ogrzewaniem. No i tu we wszystkich pokojach, jaka jest temperatura, mogę sobie wejść tu. Tutaj mam tryb dogrzewania, czyli po prostu nagrzeję grzejniki, dam do 20, do 50 stopni i wyłączę. Mogę wybrać oczywiście które. Tryb suszenia tylko w łazience suszy. Nagrzewa grzejnik. Tryb normalny, normalna praca. Jak sobie go kliknę, to fajnie lampki migną. O. Dobra, jeszcze raz włączę sobie ten tryb. I zmiana temperatury. Tu mogę sobie wejść na przykładu. No i mam jakieś temperatury, mogę sobie wybrać powiedzmy wszystkie grzejniki. Jako, że jest gdzieś ciepło, przytrzymam dłużej, wyłączę, zapiszę. Tu się wyświetlają informacje, te lampki tak mrygają przez chwilę, że to są zapisane. Tu piszę jeszcze, która się dzieje, ekran wygasił się. I on sobie tak świeci, wyświetla godzinę i dzień tygodnia. Jak nigdy nie dotyka. Jak sterowane są grzejniki? No, grzejniki, może pokażę na przykładzie pokoju syna, bo najbliżej. Mają takie siłowniczki wykonane. To są siłowniczki, bodajże termosiłowniki elektryczne. Z kabelki na 230 V i puszeczka pod listwę. I w tej puszce, w tym układzie są przekaźniki do wszystkich grzejników i on otwiera lub zamyka te grzejniki i w moim bloku wyjątkowo jest jeszcze logoterma. Logoterma sprawia, że jak zamknę logotermę, zamknę wszystkie grzejniki od razu, więc ona się musi otworzyć jako pierwsza i jeszcze rozpalić grzejnik. Ok, system się restartuje, akurat włącza się, machnąłem. Jesteśmy. Mogę jeszcze je zamknąć roletami. I w salonie też roleta przełączy. Mogę sobie też włączyć alarm. Uwaga, za chwilę uzbroję alarm. I tu jest alarm. On reaguje też na pożar, tak? Wygląda jest czujka przeciwpożarowa.
Tak to jest zrobione, że on też reaguje na pożar. Jeżeli teraz muszę wiedzieć, zbroić go chcę. Wymagana autoryzacja. Wpisz numer PIN-u 3 już kartę dostępu. No, w tym momencie jeszcze karty NFC nie mam, ale przewidziałem to, że jest to możliwe. W tym momencie muszę się podać PIN. Od PIN-u to kod nie pokażę, wybaczcie, bo to już jest na żywym organizmie, to działa. Dobrze. Teraz sobie wejdę w rolety. Co chcesz zrobić z roletą przeciwsłoneczną w zasłon. Salonie, aby zatrzymać roletę w obecnym... Idziemy do salonu. I tutaj już widzimy, że się zasłania roleta przeciwsłoneczna sama. Prawda? Też taka konstrukcja jest, to jest na zewnątrz okna, druga jest tu wewnątrz do mojej sznureczki, a to nasta jest po prostu przeciwsłoneczna. Troszkę sfatygowana niestety już ma rok, więc trochę już słońce zrobiło z nią. A to materiał można wymienić, natomiast sam algorytm działa. Dobra, zatrzymało się. Tutaj tak samo, co pokażę, jest tak samo kabelek i schowany pod listwę. Prawda? Wracamy do pokoju. Tutaj do przedpokoju. Machnę ręką. Uruchomi się moduł, pobierze klucze autoryzacyjne. No i podniesiemy roletę. Dobrze. Teraz możemy się bawić jeszcze innymi rzeczami. Mogę wyłączyć domofon, żeby nikt nie dzwonił do mnie. Tak, został wyłączony. Mogę go. Dobrze, teraz włączam dzwonek w domofonie. Włączyć. Oczywiście mogę go otworzyć. Okej, teraz odblokuję dzwonek domofonu. Tak, i tu pokażę. Tu w tym momencie się odblokowały drzwi. Tak. Mogę również domofonem kliknąć. Też otworzył drzwi. Ten nie miga. O, jest, miga. Tylko po chwili miga lampką. I tu też wtedy od razu się przełącza. Obudzę go jeszcze raz. Jest na zielono domofon. Już na czerwono. Bo już jest zamknięty. Tutaj też mogę sobie z domofonu sterować. Jak przyciągnę guzik, to raz, dwa, trzy. I otwieram drzwi. Nie muszę klikać dzwonki, jak mi się to nie podoba. Znowu trzy. I zamykam drzwi. I one są teraz zamknięte. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i gaśnie domofon. Jeszcze raz, bo chcę włączyć dzwonek. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7 i włącza się domofon. Mogę oczywiście też tu po prostu wyłączyć światło. Co, tak jak ktoś oglądał moje poprzednie filmy, zapraszam na kanale, to wie, że da się na minutę włączyło oświetlenie dodatkowe. Jak kliknę dwa razy, to je wyłączę całkowicie. Jak włączę, włączy się i ta na stałe. No i tyle, tak się projektu. System jest, jak widać, już bardzo rozległy i zaawansowany. Można też gong od drzwi wyłączyć. Reaguje na otwarcie drzwi. To też ja się szybko pokażę. A to sobie tutaj podejdziemy, otworzymy drzwi. Tak. No i teraz jak otworzę drzwi. Takie lekko uchylę. To tu widać, że... wydarzyła się taka sytuacja, że drzwi są lekko domknięte, więc otworzył je ponownie i krzyknął, że drzwi są niedomknięte. Spróbował je zamknąć, nie udało się. Więc krzyknął, słuchaj, nie zamknąłeś drzwi. Pójdę je zamknę. Taka ciekawostka, jeżeli nie zamkniesz drzwi,
jeśli się upewni, zamkiem. No i w tym momencie już drzwi zamknął. Oczywiście jest napisana aplikacja do telefonu i wszystko to można robić zdalnie telefonem. Wymyśliłem bardzo ciekawą rzecz odnośnie kwestii, kochani, bezpieczeństwa. Bo pomimo tego, że wymyśliłem tak swoje certyfikaty, swoje algorytmy bezpieczeństwa, to jeszcze korzystam z VPN-u. No, myślę, że 256 kodowanie AS na VPN-ie to już jest bezpieczna kwestia. Dodatkowo to już jest nie do posłuchania komunikacja tych urządzeń. No i taki projekt przedstawiam. W tym momencie tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli ktoś był zainteresowany takim projektem, mogę Ci podpowiedzieć, jak to zbudować, a już na pewno mogę pomóc to za jakieś nieduże pieniądze zbudować. Polecam się serdecznie i pokazuję jako ciekawostkę, co możemy zrobić na podstawie OpenWRT, starego telefonu z Androidem i troszeczkę czasu i wiedzy, parę modułów przekaźników. Jeszcze raz, gdyby ktoś miał pytania co do samego budowy modułów, no to wtedy zapraszam serdecznie do moich poprzednich odcinków, gdzie elegancko widać, jak ja te moduły buduję, jak one wyglądają na starych routerach TP-Link. Dzięki, pozdrawiam.